Błysk. I on do niego twarza. Naciska guzik i śpiewa, żeby zatkać, jakby nie wiem. To jest, proszę państwa, pierwsza tu. Pani, co to za nieszczęście? Po uzgodnieniu i powiem. Wiktoria, to ja seplenie? Seplenie? Dzień dobry państwu. W Warszawie w samym centrum jest ulica Wiejska, co świadczy o tym, że Warszawa nie ma kompleksów. Miasto Warszawa ma ulicę Wiejską. I idę ja sobie po tej ulicy Wiejskiej, zobaczyłem jakieś takie zmiętolone kartki. Rozwinąłem, okazało się, że to jest list. I postanowiłem ten list państwu zaśpiewać. Teraz na razie gram. Dobrze być marszałkiem, lecz czasem nie całkiem, bo choć nazwisko mam jak męskie imię, to lewica wredna, całkiem w Sejmie zbędna, mówi na mnie głupio marszałkini. Wyjdzie taki poseł, choć nikt go nie prosi, i zaczyna od wysoki Sejmie. No a w pierwszej ławie, niewidoczny prawie, siedzi prezes i mu nieprzyjemnie. Plotkę z kuluarów zdementuję zaraz, bo wyjaśnienie jest proste. Owszem, my klękamy, gdy z nim rozmawiamy, by zmniejszyć różnicę wzrostu. A obrady prowadź, trzeba reagować na prezesa najmniejszy grymas. Reasumpcję zrobić, gdy mu o to chodzi, po to prezes właśnie mnie tutaj trzyma. Na jego skinienie przerwy zarządzenie, by mógł prezes udzielić nauki, jak śpiewać najczyściej, jakie stąd korzyści, by inaczej zaśpiewał Kukiz. Trzeba dużo umieć czytać, nie rozumieć, ale za to szybkością wielką pytań nie słyszeć, mikrofon wyciszyć, gdy za długo nie w naszych rękach. Powiedzieć nie umiem, czy naród zrozumie, że nasz prezes ma zawsze rację. I zamiast głosować, drzeć się, protestować, prawa przyjąć przez aklamację. I nie trzeba będzie z obawami liczyć, kto podniósł rękę i nacisnął przycisk. Tu pismo się urywa.